Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Neverwinter Nights 2 Maska Zdrajcy. Tak, ostatnio tutaj dotarliśmy do prawie już powierzchni Górny Kurhan jesteśmy. I tu gdzieś jest taki niedźwiedź, którego w tej chwili nie widzę, nie wiem dlaczego. Ale on tam jest i będzie nam zagradzał przejście, ale dlatego odpoczniemy w tej chwili. I podoba mi się to, że tutaj odpoczynek trwa 8 godzin, że czas ma jakiekolwiek znaczenie. O, zaatakowali nas. 3 godziny upłynęły tylko. Okej, okay, czyli mogą nam przerwać odpoczynek. Szkoda. Szkoda wielka. Lotna esencja. Znaczy w sumie... Mówię szkoda, ale zostawiają nam esencję. Chociaż prawdopodobnie czas ma jakieś znaczenie. Spróbuję jeszcze raz odpocząć, bo bardziej zależy mi na zregenerowaniu czarów. Okej, upłynęło 8 godzin, dobrze. Tak. Ty możesz rzucić... Nie ma, o, mogą mi przygotować czary, ale ona w sumie nie ma innych czarów bardziej przydatnych. Shit. No dobra. Jeszcze zapomniałem... Czerwony czarodziej. Okej, zapomniałem, to trudno. Słoneczny wybuch. Tak. Nie będę dalej przygotowywał kolejnych. To jest rozproszenie, okej. O! A, no dobra. Oku. Oku, spadaj. Ambitne wyzwanie. Dobrze. Idziemy z nim walczyć. Co prawda nie jest żywiołakiem. Tam coś jest, czyli to jest jego szkielet. Dobra. Cóż wzrusza tu powietrze i tak paskudnie śmierdzi? Cofnij się i szczeźnij w ciszy i mroku. Jestem zmęczony i mam zły humor. Nie ma sprawy, przepuść mnie, ucieknę. Przeszukiwać go? Kurczę, ale to jest dyplomacja, przyda mi się używać dyplomacji. Nie przybyliśmy tu, by walczyć, ale by oddać ci cześć. Dobrze. Możesz więc oddać mi cześć swą krwią i swym mięsem. Szkoda, że już nie żyję. Mógłbym podzielić się tą zdobyczą z całym mym dworem. Wiem, czym jesteś, mała istoto. Wyczuwam budzący się w tobie głód. Nie obchodzi mnie, co wyczuwasz. Nie dostaniesz go. Właśnie, nie dostaniesz mnie. Co cię to obchodzi, Tejanko? Znam takich jak ty. Nade wszystko cenicie swoje życie. Nie znasz mnie. Ja za to znam takich jak ty. Wiem, że twoja obecna forma, jej barwa, to jedynie cień twojej prawdziwej istoty. A mnie zdarzyło się już kształtować i wiązać stworzenia znacznie od ciebie potężniejsze. W tobie zaś wyczuwam dziką burzę, Tejanko. Czy istota, z którą zawarłaś sojusz, zna skrywane przez ciebie tajemnice? Niepomierną żałość, zamęt i coś więcej. Dość słów. Na mocy złożonej przeze mnie przysięgi żadne z was nie opuści mego leża. Okej, okay, będziemy z nim walczyć. Fajny ma moduł bardzo. Wow, 30. Jakie fajne obrażenia. 16 od włoskiej energii. Wszystko dzięki. A w sumie właśnie, zapomniałem, bo jestem głupi. Ostatnio powiedziałem, że nie ma czegoś takiego jak boska tarcza. Jest taki atut jak boska tarcza, tylko ja go już mam. Nie ma czegoś takiego jak boska epicka tarcza z kolei. To jest sprostowanie malutkie. Ło, krytyczna. Co? Został pokonany. Wyjście z Kurhanu duchów stoi otwarmi, nie powinien ci już przeszkadzać w jego opuszczeniu. Lepiej jak najszybciej stąd idź. Oko został raczej wygnany niż zniszczony. Nie wiadomo, czy nie powróci, ani kiedy mógłby to zrobić. Dobra, nie ma sprawy. Tylko... Z tyłu ktoś atakuje? Tak. To nie przeszkadza. Ten był Soma Keltor. Ten
zabiję tego, pójdę zabijać Rosomaka. Czyli oku nie był niewrażliwy na trafienia krytyczne. Okej, to jest ciekawe. Bo mu zadawałem krytyki. A raczej nie był żywiołakiem. Bo tym tutaj gdzieś przed chwilą było, że odporność na trafienia krytyczne. To są już tylko wszystkie te esencje lotne. Nieskazitelna esencja mocy. To upadło z oku. Okej. Na razie to mam tak jak jest. One... Okej, mogą być bardziej... Okej, dobrze, nie przeszkadza mi to. Myślałem, że może ich być na przykład 10 albo 20 w jednym miejscu. Wtedy byłby problem. Uleczmy tego zioma, bo... To chyba więcej niż potrzebuję. No nie. Uleczę mu 62. Ale teraz coraz lepsze będą te nakładanie rąk. Bo to jest poziom razy... Poziom paladyna razy mnożnik z charyzmy, czyli 9 razy 8, 82, o. Okej, mamy mapy świata, jaskinie tworzą. Okej, no, muszę tylko tu kliknąć. Czyli musimy iść do Mulsantiru, okej. Kieruje nad bagnistą niziną. Złota droga, ważny szlak handlowy, wiodący ze wschodu na zachód. Przecina miasto w tym miejscu. Okej, to idziemy do Mulsanitu. Nie widzę, żebym mógł gdzieś indziej. Podróżujemy. Chowańca odesłało, coś tam słyszałem. Przed nami bramy Mulsantiru. Mulsantiru, wypatroszono cię i sparaliżowano. Atakowały cię duchy. Masz też za sobą wielomilowy marsz. Jak się czujesz? Nie, czuję się świetnie. Okej. Mimo gwałtownego przebudzenia i szalejących niedźwiedzich duchów, nic mi nie jest. Podziwiam twoją żywotność. Mam nadzieję, że wystarczy ci energii na jeszcze jedno zadanie poprzedzające tak bardzo zasłużony odpoczynek. Sprowadziłam cię tutaj na rozmowę z Lieną. Mam nadzieję, że będzie co nieco wiedziała o tym, co ci się przytrafiło w Kurhanie i dlaczego do tego doszło. Okej, co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Zimowy chłód i bezwzględny krajobraz Rashomenu ukształtowały lud, który, no cóż, niespodzianka, przejawia wobec innych dużo chłodu i bezwzględność. Ohohoho. To jednak mój pierwszy kontakt z tą krainą. Moja skromna wiedza na jej temat opiera się na plotkach o oszalałych barbarzyńcach i rządzących nimi zamaskowanych wiedźmach. Takie to zabawne, że chłodna i bezwzględna kraina robi chłodnych i bezwzględnych ludzi. Tak jak na północy są północne wrzosowiska. Dobrze, jeżeli dobrze pamiętam, Rashomen był wielokrotnie napadany przez tajańskich czarodziei. Raczej lepiej korzystać z wiedzy, kiedy zaskakujesz można. Zaskakujesz mnie. Nie podejrzewałam się o znajomość miejscowej historii. Znam wszystko. Podczas pobytu tutaj będzie lepiej, jeśli nie będę pokazywała swych szat. To po to cię przebrałem. A co z... Okej, nie będziemy ściągać niepotrzebnej Gdyby uwagi. Gdyby miejscowi stali się agresywni ze względu na moją przynależność organizacyjną, to pokażę im, że faktycznie istnieją powody, aby obawiać się czerwonych czarodziei. Coś jeszcze? Nie, to wszystko chyba. Kim jest Liena? Liena to współpracownica mojej matki. A w każdym razie tak mi się wydaje. Nigdy jej nie spotkałam, nawet o niej nie słyszałam, dopóki nie zlecono mi doprowadzenia cię do niej. Te czerwone motyle, które tu latają wszędzie, wyglądają jak jakieś dziwne duszki. Nie podoba mi się to. Okej, może zaspokoi moją i twoją ciekawość. Kimkolwiek jest Liena, wkrótce się przekonamy. Co wie? Wysłałam przodem parę sług, aby ją odnaleźli. Jeszcze nie powrócili. Zabili ich wszystkich. Jakie sługi posłałaś? Homunkulusy. Stwory ożywione mocą mojej magii. Podobne do mnie! Tyle, że nie takie mądre! I nie takie ładne! Podobne do Kadziego. Tyle, że bardziej prymitywne. Nie zdziwiłabym się, gdyby się zgubiły podczas podróży.
Okej, rozumiem, te wyszedłem. Wskazują na moją rangę i powiązania z czerwonymi czarodziejami. Miejscowi nie przepadają za takimi jak ja. No dlatego się przebrałaś. Nie powinnam podczas pobytu w Mulsantirze ujawniać moich szat. Daj mi chwilę na zmianę stroju. A, ona się przebrała, że... Tak? Przebranie Sofii. A, no dobra, plus 3. Tak jak to było plus 3, to to samo. Koncentracja 8, uniwersalny rzut plus 2, koncentracja 3. Aha, są gorsze. Pytanie, czy to mogę nosić? Na razie nie będę tego ryzykował. Tak. Okej, weźmy golema, lot na powietrze. Esencja. Okej. Co to jest za miejscówka? Tu jest tak, to jest ten złoty trakt. Bo ze wschodu na zachód wydaje mi się, że leciał. Okej, idziemy. Tam jest koń, Gulen, Wink, Szelvedar, Num. O, kopiec ziemi. Nie podoba mi się to. Pewnie jakiś żywiołak wyskoczy, więc go zabijemy naszym rapierem. Kostur, strzałka. O, fajnie. To ma, tak, 18. Mówiliśmy, że ile to ma? 15, tak? Mistrz broni tą bronią mógłby mieć... Ile? 15, 13, 20, czyli ile? 40% na krytyka. Nieźle. O, tam jest kolejny kopiec. Na razie nie podchodzimy do tych ziomów, podejdziemy do tego kopca. Bo nie wiem, czy to będzie kaccenka, czy nie. A zawsze coś możemy ciekawego znaleźć tutaj w ziemi. A potem wejdziemy do Mulsantiru. O, 3000 sztuk złota. Przyda się. O nie, całą kasę mi też zabrało. Chociaż spodziewałem się, że chociaż to mi... No dobra, nie może być za łatwo. Czyli pogadajmy z Szelvedarem. Kim ty jesteś? Wyglądasz na szlachcica albo na kupca? Jeszcze nie wiem. Witam cię w ten mokry i ponury mulsantirski wieczór, przyjacielu. Nie zdarzyło ci się przypadkiem napotkać po drodze armii wściekłych duchów? Może. Z reguły nie zaczynam w ten sposób rozmowy, ale miejscowi szamani nie biegają z reguły tacy wściekli, a moje wozy nie tkwią z reguły w bloku pod bramami miasta. Armia wściekłych duchów? W tej krainie to normalne? Tylko kiedy cała moja własność leży w rowie za murami miasta, a prawdę mówiąc nie mam pojęcia. To trudna kraina, nieprzyjemna dla obcych. Staram się zadekować za możliwe największą liczbą murów i czekać na porę powrotu do domu. Okej, jesteś kupcem? Masz może towary na sprzedaż? Odpowiedź na twoje pytanie jest twierdząca. Gdybym natomiast odpowiedział przecząco na twoje drugie pytanie, byłbym kiepskim kupcem. Okej. Okay. Aha, mógłbym blefować, ale ja nie mam blefu, więc pohandlujmy. Bechter plus 5. Co to jest Bechter plus 5? Po prostu rodzaj zbroi. To jest chyba zbroja paskowa, czy jakoś tak się nazywało. Lokalizującej broń. Co to jest to, co ja mam? To jest plus 3, ale plus 5 przeciwko żywiołakom i z adamantu jest ostre. Zadaje 1,6. Miecz długi. Zadaje 1,8. Ma ulepszenie plus 4. Nie, na razie to zostawię jak jest. Broń wstrząsowa, czarodziej, czarownik. Okej, okay, kupimy troszkę zaklęć. Amacki Edwarda też, jakby co? To jest co? Plus 10 do wszystkich testów spostrzegawczości i nasłuchiwania. Też to wezmę, może się przyda. Na boki uśpienie, nie. Ulepszona zbroja maga. Może ona tego nie ma. Okej. Okay. Amulet mistrza, o 48 tysięcy. Dyplomacja, otwieranie zamków, szkiwanie, unieszkodliwianie, wiedza. Czyli dla łotrzyka to jest dobre. Większej odporności na dźwięk.
Pociski, przywołanie. Większa magiczna torba. Okej. Może. Tak. Dam to jej. Na szybko. Tak. Nałóż się, czego możesz. Czemu nie możesz? Już to masz? Czarodziej, czarownik, zło. Zło? Okej. Aha, to jest tam. Okej. Gadajmy z nim jeszcze raz. Pohandlujmy. Chcę znowu handlować. Czyli tak, no sztylecik mogę sprzedać. Lodowy harpun. 25 tysięcy. To jest co? Włócznia. To jest dwuręczna, więc dużo mi to nie zmienia. Ale może się komuś przydać z kolei. Kostur na pewno mogę sprzedać. Kość z nogi, to jest maczuga. Plus 4. Niematerialny. Nie, okej, okay, to mogę sprzedać. Krótki miecz plus 3, ale to jest plus 5 rzeczywistości. Może mi się przydać jeszcze dla kogoś. Miecz półtora ręczny plus 3. O nie. Długi łuk z drewna zmierzchu, to może mi się jeszcze przydać. Strzałki od razu sprzedaję i bełty. Bo to jest zwyczajnie bezużyteczne, nigdy nie korzystam z koszprawia. Na pierśnik, całą lamparta, ciężka zbroja skórzana. Pas przewodniego światła, to jest odporność na magię śmierci. Sobie wziąłem zamiast tego olbrzyma. Marznięte wodospady, odporność na zimno 25%. Obrońcę maga sprzedam. Okej. Okay. Mam 78 tysięcy. Od razu weźmiemy większą magiczną torbę. Dobra, wiesz coś o Olienie? Więc Tomora dwukrotnie się do ciebie uśmiechnęła. I jedno, i drugie znajdziesz w obronie tych murów. Aha, bo teatr. Dobra. Przejdź przez te bramę i ruszaj prosto do okrągłej, rozpadającej się budowli, wyraźnie wonującej czosnkiem i skwaśniałem winy. Aliena? Tak. Nigdy nie widziałem, aby stamtąd wychodziła. Dziękuję, bardzo mi pomogłaś. Więc z mojego unieruchomionego w bloku wozu wyszło jednak coś dobrego. Mam nadzieję, że to nie ostatnia taka rzecz. Choć nie założę się o to. Witaj w Mulsantirze, cny mężu. Okej, okay. Dobrze, że jestem dobry. Galen. Nic mi nie powie. A, utknąłem na nim. Chciał mnie uwięzić, wink. A, dobra, nic nie masz do powiedzenia. Schowajmy od razu te śmieci. Może znajdziemy później kupca, który da nam więcej niż 25 tysięcy za nasze produkty. Produkty. Za nasze przedmiotki i skarby. Okej, okay, a czy ty masz przygotowane wszystkie czary? Masz, czyli tak. Między przyjściami, między tymi ziomami są berserker. To jest miasto barbarzyńców. W sumie wygląda też tak barbarzyńcowo. Dobra. O, coś dziwnie. Okej. Okay. Czyli co? Tu jest bazar, teatr. To tak, nie ukrywam, mnie prowadzi prosto do teatru. Pójdziemy najpierw w tą stronę. Nie przybliża mocno, bo to kamera nie potrafi dobrze pracować, ale to nie przeszkadza. Rachemijski dom, beczka. Nie jestem złodziejem, więc nie mogę się dostać tu, włamać, no ale... spoko. Koci zwinności ty chyba jeszcze się nie nauczyłaś. Tak. Ale pozostałe zwoje możesz wziąć, bo widzę, że ich używasz. Do tego wszystkiego chyba... O! A grupowa lisia! Grupowa kocia zwinność, grupowy majestat orła i grupowa niedźwiedzia... O! Dobrze! W ogóle nie zwróciłem uwagi, co to za czar. Okej, okay, czyli... W sumie tak. Ciało z kamienia? Co to jest? Okej.
kamień w ciało. Nie wiem, po co to rzucimy te dwie rzeczy. Okej. Tak. To jednak się przyda zgrzebać po śmietnikach. Nie wiem, kto wyrzucił te zwoje. Zobaczymy, co jest tutaj. Ale w sumie to tak, mam 21 poziom, więc wypada, żeby ludzie do śmieci wyrzucali na przykład 1000 sztuk złota. Przecież są bogaci. Okej. Pójdziemy na bazar? Azim Kotot. Matka Feodora. Kupiec. Po prostu kupiec. Okej. Najpierw pogadajmy z Azimem. Wspaniałe spotkanie, przyjacielu. Interesują cię wyśmienity towary Mulhorandi? A może sam wytwarzasz różne rzeczy i szukasz surowców? Okej, pokaż co masz na śmieci. Pokaż co masz na śmieci. Czyli tak, pełna zbroja budowa plus 3, rękawice długiej śmierci plus 4. To jest plus 4, bo to jest w sumie broń, dlatego plus 4. Ubronie pewnie sprzedajesz. Nie, plus 3. Ciekawe. Buty duszy słońca. Premia za unik. Premia za te zbroi. Nie, to są tylko takie standardowe rzeczy. Jakieś tam inne przedmiotki. Grupowa siła byka by się jeszcze przydała. Chociaż nimi. Amulet witalności, mądrość, naturalny pancerz. Czy ty masz naturalny pancerz? Co ty masz? Niezłomnej woli. Okej, okay, nie, dobra. Gdzie znajdę najbliższy warsztat rzemieślniczy? Nie pochodzę z tego miasta, ale w teatrze wolą są chyba warsztaty rzemieślnicze. Czy interesuje cię jakiś zakup? Tak, pokaż co masz na sprzedaż. Jeszcze tutaj alembik rzemieślnika. Ona ma, więc nie potrzebuje. Deski nie potrzebuje. Forma. Zbroję płytową mam mitrylową. Raczej nie będę jej zmieniał. Gruczoły jadowe. Moździerz i tłuczek. Może mi się przyda. Ostry krawędzi. Smocza żółć. Adamant. Mitryl. Mroczna stal. Torby uzdrowiciela. Wezmę je, kupię. Okej. Okej, 10, bo to się 10 mieści w slocie. Kupiec, nic nie masz. No, w sumie nie masz imienia, jesteś nieważny. Feodora. Co masz na sprzedaż? Co to jest? KP, negatywna energia, odporność. Zabudowa ulepszona inicjatywa żelazna wola. O, ciekawe. Ludzi i elfów. Co to jest za... ja tu dobrze widzę? 400 tysięcy. 4 za odbicie, regeneracja 8. A, no dobra. To już rozumiem dlaczego. Aha, dobra, no to tak dziwnie ten... Sivlem. To jest chyba długi miecz. No dobra. Ulepszenie plus 6. Cichy chód. Ostrość. Swoboda ruchu. 300 tysięcy. O kurde. Rapier. Swoboda ruchu. Ulepszony odskok. W sumie to jest przeciwko człowiek. Ale to za odbicie. Okej. Okay. Dobra, idziemy do teatru. Pogadajmy z... jak ona tam się nazywa? Liena. Pogadamy z Lieną. Teatr pewnie będzie naszą bazą. Ojej. Okej. Okay. Safia, córka Nefris, tutaj? Powinienem był rozpoznać te dwa homunculusy jako twoje dzieło. Co ty tu robisz? Ipsit i Sefit, co z nimi zrobiłeś? Schytaliśmy ich, gdy kręcili się po teatrze. W dole trochę się z nimi zabawili.
o czym ich poćwiartowaliśmy. Twoje prymitywne twory już nie istnieją. Okej. Okay. Ale ci się udało tu wejść. To jest nekromantów uczniów z Akademii. Zapewne kolejny pionek uczestniczący w tym śmiechem uwartym spisku, aby pozbawić moją matkę władzy. Żałuję, że nie mogę ci pozwolić odejść z życiem, obca istota. Ryzyko, że ostrzeżesz wiedźmy, jest zbyt wielkie. Co do ciebie, Safio, Araman kazałby nas podusić, gdybyśmy jeszcze raz pozwolili ci się wymknąć córce, pani rektor. Okej, dobra, idziemy najpierw tutaj do tego. Okej, nie wiem co rzuciła. O kurwa, kurczę. Dobry ten rapier. Co chwilę krytyki sadzę. Ile tu... Co? Ej, zabijmy tego nędzarza. Okej. A tak, bo on przyzwał tego swojego nędzarza. Miecz Morten Kaniona też dużo krytyków sadzi. A nie, nie mogę go wybrać, szkoda. Okej, to była burza pocisków Izaaka chyba. Magda. Przez 40 lat zajmowania się teatrem nie widziałem lepiej dobranego momentu, by wkroczyć na scenę. Liena wspominała, że się pojawisz. Nie było jednak nic o zabijaniu czerwonych czarodziei, czy ratowaniu nam życia. O, fajna muzyka. Taka wesoła. A ty jesteś krasnoludką. Ten czerwony czarodziej nie był sam. Było ich więcej, ale podążyli za Lieną na zaplecze. Okej. Udajcie się w jakieś bezpieczne miejsce. Zajmie się czarodziejami. Poczekaj. Liena nie jest zwykłym teatralnym matronem. Ma sekret. Cieniste wrota prowadzące do odbicia Welonu. Z pewnością uciekła przez te cieniste wrota, tyle że takie sztuczki nie zatrzymają czerwonych czarodziei, a w każdym razie nie na długo. Proszę weź to, tak długo jak masz ten kamień, cieniste wrota będą się przed tobą otwierać, a ty zyskasz możliwość, aby za nią podążać. Wiedza. Więc te wrota prowadzą do innej sfery, takiej, która przypomina naszą. Liena przeprowadziła mnie przez portal, ale tylko kilka razy. To miejsce było zimne, pozbawione kolorów. Nie było miłe, choć wydawało się jak nasz teatr. Prawie. Szybko, przez drzwi. Na tyle sceny. Odszukaj sypialnię Lieny i udaj się do kąta w jej tyle. Przy lustrze. Jeżeli będziesz mieć ten kamień, wrota pojawią się przed tobą. Okej. Okay. Długi łuk, kostur i zbroja, szata czerwonego czarodzieja. I to jest gorsze niż to, co ona ma. Szata Sofii, ona ma lepsze. Ale założę jej to. Nie musi się ukrywać już. 1000 sztuk złota przy zwłokach, bo co tam? Ludzie noszą tyle przy sobie. Każdy to widzi, przecież ja noszę 73 tysiące. Worek plus 2. Wór bojowy. Teoretycznie nie musiałbym nic do siły dawać, bo już mam 1200. To są chyba funty. 1200 funtów mogę nosić. No dobra. W tym miejscu skończymy odcinek. W następnym odcinku pójdziemy dalej na zaplecze Teatru Welon i będziemy ratować Lienę przed czerwonymi czarodziejami, chociaż wydaje mi się, że ona dałaby sobie z nimi radę. Będziemy podróżować przez cieniste odbicie teatru. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie!